Nazywam się Eleonora Falencka. Urodziłam się w 1940 roku, a więc w tym roku wojny, okresie wojny. Urodziłam się w takim mieście, które się nazywa Skarżysko, to jest Kieleckie. W tym czasie ojciec zaangażował się nie tylko on, ale wielu jego młodych ludzi zaangażowało się w tą partyzantkę w tych lasach kieleckich, świętokrzyskich. Ojciec w tym czasie pracował w fabryce broni w Skarżysku. No, być może, że to było, że dotrzymał jakieś przeniesienie, bo myśmy przyjechali wtedy do Warszawy i zamieszkaliśmy na ulicy Ogrodowej. I to ten początek Ogrodowej, tutaj bliżej Żelaznej. Tego domu nie ma. I też bardzo żałuję, że moja mama tak jakoś mało była chętna do wspominania. Widocznie dla niej to były za bardzo trudne czasy, miejsce, żeby to sobie wspomnieć. Nie dziwię się. I ze mną nie rozmawiała tak bardzo. A bardzo żałuję, bo już jej nie ma. I dlatego to wszystkich bardzo proszę, żeby rozmawiać ze starszymi ludźmi, którzy coś pamiętają, bo naprawdę jak to się umknie, to tylko się można łezki sobie zbierać, nic więcej. I tutaj mieszkaliśmy na drugim bodajże piętrze i z nami była zawsze już na tej Ogrodowej, poznaliśmy taką sąsiadkę Wedzie. I bardzo się moja mama z nią i ta Wedzia, wszyscy trzymaliśmy się, ona była samotna, bez dzieci. Trzymaliśmy się razem, wszędzie chodziło się na jakiś bazar, mama mnie tam gdzieś wychodziła, coś tam było. A z tatą kontaktu właśnie było bardzo mało, ponieważ on w tym czasie w tym Skarżysku był i w tym Skarżysku organizowane były różne sprawy. No tam ta partyzantka była. On, ojciec mój należał do Parasola i miał pseudonim Gandhi. On przede wszystkim był kierowcą i on dowoził broń do Warszawy. I w każdym razie w tych latach już jak ja byłam w tym, już, bo ja w Warszawie już miałam 4 lata. Będąc w Warszawie, na tej Ogrodowej już miałam 4 lata, więc małe dziecko, wydawałoby się, że małe i że to nie pamięta, a jednak ja strasznie dużo pamiętam różnych takich szczegółów, co rodzice mówili, to mówili, ale ja swoich rzeczy sporo pamiętam. Raz tak było, że gdzieś tam musiał widocznie ojciec przyjść do domu, na Ogrodową tutaj, bo tak powiedziano, te łóżeczko moje wysunęli na środek jakoś i tutaj baw się, płacz, czy coś przyjdą, to Niemcy, to uważaj, jakoś tak było. I podobno ci Niemcy weszli i że tam na tym środku to było jakieś w podłodze coś i że tam była broń. Potem moja mama mi powiedziała, tam była broń, a łóżeczkiem przykryte było miejsce, gdzie ta broń była, na Ogrodowej, wtedy jak żeśmy mieszkali. W ogóle jeśli chodzi o powstanie, to mój tata nie brał bezpośrednio udziału w powstaniu, dlatego że on ciągle wcześniej dowoził, był kierowcą, dowoził tą broń. Potem jak już miał dowieść, to już jest nawet opisane w tym jego takim raporcie, że miał dowieść na ten właśnie czas powstania, na tą godzinę W. I wyjechał ze Skarżyska tym samochodem załadowanym bronią, ona tam była ukrywana w jakiś sposób, przecież bo mogło być, to niestety nie dojechał do Warszawy, tylko do... Już Warszawa była cała okrążona czołgami naokoło i ludzie, którzy chcieli pomóc Warszawie, to już wiem, to z opowiadań, bo nawet jeździłam w Świętokrzyskie i tam ludzie opowiadali, że synowie chcieli iść do powstania. Rodzice nie dawali, ale on musiał pójść i chciał pójść, i że on któryś chory, to nie jest chory, tylko bardzo chcieli chodzić i pójść do powstania. Niestety nie mogli się przedrzeć, ponieważ był łańcuch, ogrodzona Warszawa była i on i tata mój też musiał zawrócić tym samochodem, jechał samochodem, to zawrócono go, ale potem dowiózł dopiero już później, na następne dni jakoś,
To było dowiezione, może nie tym samochodem jakoś, ale tak było. Jak rozmawiałam nawet z tym takim, bo Kruszynka, taki jego przyjaciel był, Kruszynka, to też z tego parasola, to oni tak rozmawiali, tam ze mną nie rozmawiali, ja tak słuchałam właśnie, że no wtedy nie mogłem, nie byłem i już. Kruszynka był w powstaniu, był, brał udział. Właśnie nawet na tego napad, na tego Kuczerę. No bo to właśnie z parasola ludzie byli, którzy na Kuczerę tam, to jedno z takich udanych, miary udanych, bo jednak mieli straty jakie okropne. Jeśli chodzi o powstańców, to trudno mi powiedzieć, bo ogrodowa nasza, ogrodowa, z tego co tam rozmawiałyśmy kiedyś, to mama mówiła, że na tej ogrodowej to są, były takie miejsca, gdzie samochody trzymano i że właśnie powstańcy korzystali z takich garaży, mieli tam swoje samochody. Pamiętam pierwszy dzień powstania chyba, chociaż nikt nie mówił, że to było powstanie. Moja mama mówiła, że ona wiedziała, że przygotowywane jest powstanie, no bo ojciec co tam się zjawia od czasu do czasu i coś tam na ten temat mówił i znowu wyjeżdżał i cały czas mama właściwie była tylko ze mną i z tą panią Wedzią. No i ten dzień nastał, ja tam tak dla mnie jak każdy inny dzień, bo to niczym się nie różnił, był nawet ładny jakiś. No ale to przede wszystkim właśnie nawet nie wiem, czy to w pierwszym dniu, czy w następnych dniach, tego dokładnie nie wiem, ale w każdym razie było ogromne bombardowanie, ogromnie dużo samolotów leciało, huk tych samolotów był straszny, a wszyscy sąsiedzi w tym czasie, było to powiedziane, że musimy schodzić do piwnic, wszyscy schodzimy do piwnic. I wszyscy schodzili naraz, bo to alarm był, syreny były. No i wszyscy zbiegaliśmy, ja się wtedy chyba w ogóle to przeżywałam okropnie, to było coś okropnego. No i w każdym razie tak się bałam, żeśmy tam schodzili. Tam się siedziało ileś zawsze czasu, aż do tego uspokojenia. Kiedy to się wszystko uspokoiło, to wtedy już sobie ludzie mogli wychodzić, bo to nie było tylko jednorazowo. Wiele razy myśmy tam schodzili, tak jak te syreny wyły. A czy to akurat było 1 sierpnia? Nie wiem. Ja oczywiście jako dziecko to tam zawsze wybiegałam, bo mi tak było tam ciasno w tych piwnicach, to było strasznie, bo tam jest wszystko, tam nie spali, tam byli niektórzy, co w ogóle spali. Nie wychodzili. Zresztą było jakichś bezdomnych ludzi, tam oni tam byli. Myśmy tam schodziły, miałyśmy tam jakieś takie krzesełko, czy to mama tam zniosła. Ja sobie wybiegałam na to podwórze i miała mama mi zawsze, by tak starała się ubierać ładnie, bo ona bardzo się cieszyła, że ma córeczkę i zresztą zawsze lubiła tak ubierać i lalki jako dziecku. Także mi zrobiła jakiś taki śliczny fartuszek i ja ten ubrana tak pięknie sobie wyszłam, żeby się pokazać, jak ja tu ładnie ubrana. Nic nie było, ale były takie odłamki, których nie można było wziąć w rękę, bo były tak gorące, ja wzięłam i od razu do tego fartuszka, bo to parzyło okropnie, odłamki. Skąd ja mogę wiedzieć, że to odłamki? A jednak jakoś coś ci ciągnęło, żeby je wziąć do fartuszka. Oczywiście skończyło się dosyć wielką reprymendą ze strony mojej mamy, która bolała, że taki piękny fartuszek, bo się w ogóle przepaliły, dziury się zrobiły w tym fartuszku. No. I ja zresztą się napłakałam tyle, że to tak się stało. No, no, dla mnie to była duża strata jakaś, także bardzo się tym zmartwiłam. No, ale przyszedł taki moment również, że trzeba było schodzić, oczywiście jak zwykle, w dół, na dół tam się siedziało i potem już, i chyba moja mama już może wiedziała, chociaż ona ile razy schodziła, to tyle razy brała z sobą takie dwie walizeczki, tam inni też różnie, dwie walizeczki, które zawsze miała przygotowane na te zejście, bo może gdzieś coś dalej stanie. Zresztą dużo ludzi miało to, boki jakieś w ogóle. No i takie dwie walizeczki. Schodziliśmy na dół, nic nie było, się wnosiło na górę i wtedy też żeśmy zeszli, no i wtedy było jakoś tych Niemców dużo, bo ja już widziałam wtedy Niemców i te krzyki ich takie w ogóle, roz, roz i wszyscy wychodzić, wychodzić. Jeju, no wyszliśmy, okazuje się, że nas ustawili w jakieś czwórki takie czy tam coś, no tych ludzi sporo było tak.
No i żeśmy zaczęli iść i zaczęli nas prowadzić. Od razu nie, najpierw zanim się to ustawiło, to jakoś było wcześniej, a potem się szło, bardzo długo się szło tą drogą. Cały czas poganiali i poganiali i ja wtedy szłam już z mamą i widziałam wzdłuż ulicy tej, głowami w kierunku do ściany, leżeli mężczyźni, to byli sami mężczyźni. I ile tych trupów było, to ja nie mogę powiedzieć, ale to cały rząd tych trupów był. Leżał z nogami w kierunku do nas. I tylko zwróciłam, że jedni są bosa, a inni są w butach. No, a inni w butach, że nie. I to jest brudnie, ja słyszałam, się wydawała. I mówię, mama, zobacz, jeden z tych, zobacz, on nie ma pół twarzy. I moja mama wtedy tak powiedziała do mnie, Halusia, nie patrz tam, nie patrz. A ja się dziwiłam. Właśnie dlaczego? Ja właśnie powinnam może patrzeć. Jak mi więcej patrzyła, może bym więcej zapamiętała, ale tak to było straszne. Ale się nie bałam tak tego wszystkiego. Wszyscy się słuchali, nikt się nie wyrywał z tego, nie miał zamiaru uciekać. Ja nie wiem, czy by nie było dobrze, żeby się któryś powiedział, że formuje ucieczkę, tam ci by się zaleje, a to ludzie by może uciekli w tym czasie. Żeśmy wszyscy jak te barany szli, no dosłownie. No wtedy nie mogłam tego ocenić, ale dzisiaj z tylu lat to sobie pomyślałam, że nie można być takim baranem. Trzeba się było wymyślać na wszelką cenę, żeby się nie dać, żeby się nie dać. I doszliśmy do kościoła świętego Wojciecha, który jest od Wolski idzie, prawda? Trzeba przyznać, że w którejś gazecie było te zdjęcie, takie zdjęcie ludzi. Ja to gdzieś wycięłam i żeby mnie zabił, nie wiem gdzie ja to schowałam, bo przeszukałam i ja nie mogę znaleźć. Zdjęcie tych ludzi prowadzonych pod karabinem do tego kościoła świętego Wojciecha. No i mama w trakcie drogi, jak szła, no to nawet nie wiedziałam, że szła, trzymała mnie za rączkę, tutaj ja się trzymałam walizki, potem mnie trzyma za rączkę, nawet nie zwróciłam uwagi, a okazuje się, że ona jedną walizeczkę wzięła, postawiła i poszła dalej, a z drugą poszliśmy do tego kościoła. Przyszliśmy do kościoła, to był już dobre popołudnie. Żeśmy szli od rana, ja byłam głodna, jak nie wiem, i nie było właściwie co jeść, ale mama, tam jakieś picie, coś było, no idziemy, na razie nic, nie wolno, gdzie tam się nie zatrzymać, bo to wszystko trzeba było się trzymać. No i wprowadzono nas do tego kościoła. Ja pamiętam w tym kościele, było bardzo dużo ludzi, którzy w kościele leżeli, siedzieli, porozkładani w różnych miejscach, ciasnota była, nawet nie można było za bardzo wejść. Myśmy tak weszły od samych progu, tak jakoś się usadowiłyśmy. I siostry zakonne, takie, które miały ogromne, takie białe, te kapelusze jak łabędzie, patrzyłam na nie i one miały taki garb przed sobą i łyżką nabierały jakąś zupę i rozdawały. Moja mama sięgnęła do walizeczki, akuratnie w tej walizeczce, co powinna być, to nie było. Bo zostawiła tą walizeczkę, gdzie była miseczka, gdzie były jakieś cukry, tam coś, no coś, żeby było tak po prostu. Tego tylko drugą wzięła, no ale w tej drugiej była poduszeczka, której się tam mogłam przytulić do poduszeczki jeszcze tam. I był album ze zdjęciami właśnie. To było też ważne. No. A ja byłam głodna i bardzo chciałam tej zupy. No to nam tam ta wędzia tak chodziła, że może ktoś już zjadł, to by tą miseczkę chociaż pożyczył. No potem jak się już ta miseczka znalazła, jak tam się podeszło z prośbą o tą siostrę, żeby coś innego, to nawet ani jednej łyżki tej zupy w kociołku nie zostało. I ja dalej byłam głodna, oczywiście. Tak sobie pomyślałam, Boże, no tak bym zjadła tej taka, nie wiem co to za zupa, bo tam jedli, ale to podobno taka jakaś prymitywna zupa, no ale była. W nocy. Jedni płaczą, modlą się, hałas taki no był. I moja mama z tą panią, z tą Wedzią, bo Wedzia była, myśmy na nią mówili pani Wedziu, ja mówiłam pani Wedziu do niej, bo ona ci mówiła nie Wedzia, tylko pani Wedziu. Ona była bardzo serdeczna, ta sąsiadka. Jakoś moja mama mówi, mi się chce iść do toalety.
gdzieś muszę przejść ten. A już było ciemno. Przedtem nie wiem, czy też się chciało, czy nie. Nie, jak myśmy przyszły, to już było na tyle późno, że się chyba nie wiem. Ja nie chodziłam nic wcześniej, tylko się mamy trzymałam. I trzeba iść do toalety. Więc moja mama po niemiecku mówiła, no, bo się już tyle tamtych Niemców było przez jakiś czas w Warszawie, ale w ogóle się nauczyła, bo ma zdolność jakoś językową i po żydowsku mówiła, i po niemiecku mówiła. A. No w każdym razie mówi, że właśnie do tego Niemca, że bardzo prosi, żeby wyjść, że, czy można wyjść i się tam załatwić. A ten, no, że to nie i nie. Że tutaj, w tym kościele wszyscy się załatwiają. Co? Miałem, że w kościele się załatwiali. A ona mówi, no przecież to nie można, to jest takie miejsce, że tutaj tym z nim tam rozmawia z nim po niemiecku. I mówi, no to chociaż tam my, tylko tutaj, tu dziecko też, no przecież no. No to się jakoś widocznie Niemczyna ulitował. No dobrze, z karabinem wziął nas, wyprowadził na zewnątrz tego kościoła. Myśmy się tam załatwiali, a moja mama w tym czasie dopiero potem mi powiedziała, że bardzo się rozglądała, gdzie ona jest. I tam ona sobie popatrzyła, a tam patrząc na kościół, jak się wchodzi, czyli na stronę lewą, było takie miejsce budowy. I mama to tak okiem rzuciła, no i tylko tyle. I wróciłyśmy z powrotem tam do tego, kto tam spał, nie dało się spać, bo już ledwo się brzask zaczął, ledwo się zaczął brzask. Wyłazić, wychodzić na zewnątrz. Mama mnie znowu za rączkę, Matko Boska, i Wedzia tu płacze. A mama mówi, biorą nas na pewno na rozstrzelanie już. Tak powiedziała, na rozstrzelanie, bo to pod ścianę na rozstrzelanie. I tego dokładnie nie wiem, czy to by przyjechał. Mnie się wydawało, że to był jakiś biały człowiek. Przyjechał, mnie się wydawało, że na koniu, że to był konia, może był w płaszczu tylko. I tu, że nie, coś powiedział, coś pogadał i pojechał. I ci zaczęli jeszcze raz ustawiać się tu tego hałasu, tyle tam było, rwetes okropny. I wtedy moja mama mnie za rączkę i mówi, uciekam, uciekamy, ja się pójdę tam schowam w tym. Wejdzie, płacze, że oni nas tam nie znajdą, to od razu rozstrzela. Niech rozstrzelają. Już mama miała tego widocznie wszystkiego powyżej, wszystkiego, no nerwy napięte i w ogóle. No i nie bacząc na nic, Wejdzie, jak chcesz, biorę halusie i tam idziemy, tam się schowam. No jak ona zaczęła tam iść, no to ta Wejdzie też za nami poszła. I taki był rwetę, że nikt tego nie zauważył. Podobno tam wlazłyśmy. Deską, to mi ogromnymi deskami z tym wiatrem się przykryłyśmy. I tam siedziałyśmy aż do świtu. Hałas przestał już tam. Takie wiadomości, jakie miałam z tego momentu, to podobno z tego kościoła większość szła na Pruszków, była tam jakoś dzielona. Jak się ucieszyło, no to pomalutku stamtąd żeśmy wyszli. Mama mówi, nie wracamy do domu, nie. I zaczęłyśmy iść, jakoś tak mama prowadziła, że ja, tam musiały być inne jakieś domy, jakoś to inaczej tymi, że myśmy szli ogródkami działkowymi, takie co ludzie przy ogródkach mieli. I to szliśmy chyba z 3 dni do Łowicza. Do Łowicza doszłyśmy. Tak na piechotę. Wszędzie, podobno mamy, że mama się chciała zatrzymać, bo było ciężko, przecież była w ciąży i w ogóle nikt nie chciał powstańców brać, bo wszyscy ludzie się bardzo bali, że będą rozstrzelania. No zresztą, jak się mali nie bać, jak przez cały czas, właściwie to je cały czas było wbijane do głowy Polakom, że jak tylko coś przepomożesz komuś, komukolwiek, to będziesz rozstrzelany. Nawet na tej drodze to tak raz było, żeśmy się tak rozłożyły w takim rowie, już miałyśmy zapakowanych trochę tych z ogródków, tam jakieś ogórki, pomidory, co było, no, do zjedzenia. I w pewnym momencie mama mówi, Niemcy idą. Niemcy, a ta pani Wejdzia mówi, nie, to są Własowcy. Własowcy. A mama mówi, no to chyba jeszcze gorzej. No, coś takiego było, żeśmy siadły w tym rowie, siedzimy, a oni szli, to było dwóch ich. No i tak doszli, coś nam mówią tam, coś mówili, coś o tych owocach. Oczywiście wiem, że mama się bała, ja chyba się w ogóle tylko nic nie mówiłam.
I oni poszli, nic nam nie zrobili i poszliśmy dalej. Oczywiście szliśmy nocą, w nocy tam się gdzieś przycupywało, spało, jak to nie wiem, ale w każdym razie moja mama w pewnym momencie tak powiedziała, bo tak siedzimy, tak jeszcze robi ciemno, a jest taka ogromna łuna, jak słońca w kierunku Warszawy. I wtedy, ja tak bym popatrzyła, to nic z tego nie działa, ale pamiętam słowa mojej mamy. Halusia, popatrz, to płonie Warszawa. I ja to widziałam. Rzeczywiście, straszny był ten widok, jak się pomyślało, że tak Warszawa płonie i tyle tego ognia na tym niebie. No i myśmy tak do tego Łowicza dotarły. To były też nie do samego Łowicza, do centrum, tylko do tych ogródków. Pamiętam, w tym wszystkim pamiętam, jak wchodziliśmy i jedliśmy przepyszne pomidory. No takie były słodkie i dobre. I mama tam z Wydzią to ładowały jakąś, bo tam coś miały z sobą, jakieś chusty. I tych pomidorów naładowały, żeby można było iść dalej. No i doszłyśmy do tego Łowicza. Już mama była tak zmęczona, bo już cały, już który dzień, cały dzień się idzie. Już nogi bolały, wszystko i już doszła do takiego miejsca. Nic się właśnie więcej nie dowiedziałam od mamy, kto to był i co, ale taka kobieta była i powiedziała: nie, ja do was i was nie wezmę tutaj, proszę sobie iść dalej, tu już krzyki były jak nie. Ale ostatecznie powiedziała, że w tym ogródku to jest pralnia, taka, co tam piorą kobiety, taki budyneczek pralni, to tam sobie wejdźcie i odpocznijcie. Ale też, jeszcze mama mi też od mamy wiem, że ona miała w tym ogródku gruszę, na której rosły gruszki, rzeczywiście nie było ich za dużo. I mama mówiła, nie zjemy, bo ona policzyła te gruszki. A czy tak było naprawdę, to nie wiadomo. No w każdym razie tam żeśmy zimowali w Łowiczu, zimowałyśmy, bo w tym czasie w Łowiczu w marcu już urodził się mój brat. Czyli ten cały czas byliśmy w tym Łowiczu. Początkowo byłyśmy same, ale właśnie jeszcze zanim zima nastąpiła, to jakoś się znalazła moja mój ojciec znalazł moją mamę. Dziś sam nie znalazł, tylko przez kogoś, bo wtedy się ludzie szukali, kartki zostawiali przy tych, to już był 45 rok, marzec. Ale w marcu się brat urodził, a jeszcze chcę powiedzieć o wielkim przeżyciu, jaki miałam 1 stycznia, z grudnia na styczeń. W każdym razie tata się już znalazł. W ogóle znalezienie się z ojcem to też było takie przeżycie, bo szedł drogą, myśmy wyszli mu naprzeciw. No Boże, jakie to było płakanie i szczęście i wszystko. Piękna sprawa. No ale nic, już tam jesteśmy w tym Łowiczu i moja mama, nie wiem dlaczego tak pomyślała z tatą, no bo to była 12, tak prawda, przychodzi czas, nowy rok o 12. Mówi, tu Halusia będzie spała, a my pójdziemy, zobaczymy, jak tam Niemcy witają nowy rok, bo tam niedaleko zaraz stali Niemcy. No i poszli. A ja widocznie zasnęłam i bym może i spała. Ale jak oni wybatowali, strzelając z armat, z karabinów, ja się obudziłam sama. Ja pamiętam, że to było coś strasznego. Mamy nie ma, taty nie ma i wojna jest. Jest wojna na nowo. Właziłam pod kołdry, zakrywałam się na uszy, na wszystko, żeby nie słyszała, no to się nie dało. Nie mogłam mówić. Jak oni przyszli i zobaczyli, nawet mama się pytała, ja nie mogłam nic powiedzieć, z tego wszystkiego w ogóle nie mogłam nic mówić. To zaczęła w ogóle się taka awantura z ojcem, na niego krzyczała, że poszedł i że zostawił, zamiast wziąć mnie normalnie. No, nie mogli sobie tego darować wtedy, fakt, faktem. W tym Kutnie ojciec pracował na kolei i tam też były jakieś trudne rozwiązania nastawnicze jakieś, bo tam Kutno to jest bardzo duża kolejowa stacja. I on tam zasłynął, że zrobił jakieś rzeczy, których dłuższy czas nie można było zrobić. Nikt nie zrobił. I to echem się odbiło do Warszawy.
I w Warszawie też były jakieś kłopoty z Warszawą, jeśli chodzi o te kolejowe, o tych takich ludzi, co to się znają na tym. Powiedziano, że w Kutnie jest taki majcher, kto to zrobi, co my tu nie możemy zrobić tej nastawni już tyle czasu. No i pojechali oni do Kutna, o czym nawet nie widziałam, ale Kutno bardzo piękne miasto, warte zwiedzenia. Pojechali i rozmawiali i tata powiedział, dobrze, pojadę, ale musicie mi wziąć całą rodzinę. No i pojechaliśmy dopiero wtedy, to był 49 rok. Pojechaliśmy do Warszawy, tata tu otrzymał mieszkanie, w którym ja do dzisiaj mieszkam, w tym mieszkaniu. I potem go nawet wzięto do pracy przy metrze, budował metro, początki metra, wtedy 49-50 było. Ale potem przyszedł któregoś razu smutny i powiedział, że nie będzie pracy metra, bo jest kurzawka i nie załamy się przez tą kurzawkę przebić. Czyli były próby na to metro, ale wtedy nie daliśmy tej rady, nie było tych urządzeń, no bo dzisiaj jak budujemy. Ale szczęśliwie, że dożyłam takiego czasu, że te metra są tak, się rozbudowują. I na dworzec przyjechaliśmy główny, którego dzisiaj nie ma, to ten był. Przyjechaliśmy na tym właśnie i no i ja wychodzę. Tutaj tata szuka jakiegoś pojazdu, który weźmie nasze meble z tego wagonu. Mówi, tu masz siedzieć i czekać. I trzeba przyznać, że ja siedziałam, to co widziałam? Dorożki widziałam, co w ogóle tam u nas też jeździły po Kutnie, tam jakaś jedna czy dwie dorożki. A tutaj dorożek było bardzo dużo, te platformy takie wielkie były. I tych ludzi dużo jakoś, no, tramwaj jeździł, wszystko tak było. No, załadowali się na taką platformę, którą nas przywiózł i ten woźnica siedział na takim podwyższeniu i miał obok siebie miejsce. No i tata mówi, że tam, ty tam usiądź, a ja i tak będę szedł, bo to konie ciągnęły te platformy. Dwa takie ładne, byczkowe konie porządne. Wsiadłam tam, bo tata powiedział. A tata szedł z boku. Jezus Maria, jak ja przeżyłam tą podróż. Mi się wydawało, że te wszystkie samochody jadą na mnie. Takiego ruchu tam nie było w tym Kutnie. Przyjeżdżał tam coś, a tutaj ten tramwaj. Ja się trzymałam i się bałam, chciałam do taty iść. Bałam się powiedzieć, że ja chcę zejść. A ten kierowca tutaj to jakoś coś do mnie mówił. Ja nie bardzo słyszałam, ale z tej góry to widziałam właśnie. No, z ulicą jechaliśmy, w takim razie tą towarową, tutaj, do tej wolności. Same ruiny były. Same ruiny, około jakieś tam parterowe jakieś mieszkania, tu ruiny były niesamowite, ale ten dom taki tutaj, nie ma już tego domu, który stał tak przy Żelaznej, to był. To był dom, tam jeszcze sklep nawet dłuższy czas był. Tu parę domów zostało, tych, które do dzisiaj są. Ten na Żelaznej, ten główny też stał, ten róg Żelaznej, a Solidarności. I jeszcze ten po przeciwnej stronie, a tutaj też ten budynek był duży, bo tutaj mieściła się szkoła. Tu, gdzie obecnie teraz jest gmina. I ja do tej szkoły chodziłam, na trzecim piętrze miałam szkołę dla siebie, ale tu były trzy szkoły aż w tym budynku, w tym czasie, w 49 roku. I tak poza tym to cały już tu koło nas, to ten jeden dom, w którym ja mieszkam, to stał. I sióstr zakonnych, bo tam jest zakon sióstr, to taki zrujnowany kompletnie też stał. Tam można było... Nie było ogrodzenia, tam znaczy było ogrodzenie, przez ogrodzenie myśmy tam przyłazili, tam łazili się, bawiliśmy, bo to wszystko było zrujnowane. I całe tutaj za nami, za naszym tym, same ruiny. Ja tam biegałam, w ogóle bawiłam się z bratem, znajdywaliśmy, rodzice przestrzegali, że nie brać żadnych pocisków, żadnych metalowych do ręki. I ja tam się bawię z tym moim Krzysiem, a Krzysio podnosi taką bombę. Ja mówię, Krzysiu, o Jezu, rzuć to. A jak powiedziałam, rzuć to, nie rzucaj. Ale on już rzucił.
Boże, mi się po nas. A to taki jakiś nie wybuch, coś to było takie jeszcze, tam już było, no, 49 rok, to już było przeszukiwane w większości, ale były wypadki bez przerwy, były w szkole do nas nauczyciele nam mówili, uważajcie, znowu gdzieś tam był wybuch, znowu urwało rękę, u nas w szkole nogę urwało koledze. No tak, to były takie te powojenne właśnie przyjemności, no. Po tych bombardowaniach przecież potem któregoś razu się wybrałam ze swoją koleżanką z klasy, taką psiapsiłą właściwie, na sztukę Białoszewskiego, pamiętnik Powstania Warszawskiego. To on, było to bardzo ładne, bardzo ładny teatr. Mam bilety, mamy bilety, chodź idziemy. No poszłam. Patrzymy, patrzymy, wszystko idzie ładnie, pięknie tam się... I w pewnym momencie jest taka scena, którą przeżyłam jako dziecko. Ten łomot o tych schodach, te alarmy, samoloty, bombardowania. To było tak jakoś mocno wtedy zrobione przez niego, że ja się podobno... Ona popatrzyła na mnie, co ci jest, co ci jest? A ja nie mogłam powietrza złapać. Nie mogłam powietrza złapać w ogóle, przepraszam, nie dotykam. I wreszcie jakoś potrząsnęła mną, ja tak, chodź, wyjdziemy, nie, już mi lepiej, już mi lepiej. A przecież byłam wcześniej jeszcze ile razy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Przecież tam też są te takie, i te samoloty, i takie tego, i to dudnienie tych ścian, te serce Warszawy. Owszem, przejmowałam się tym, byłam przejęta, ucho nastawiałam, tak przeżywałam. Ale tak jak tutaj, w tym teatrze to było zrobione, to tak jakbym ja biegła po tych schodach i to było takie straszne, że się trzymałam tego krzesła, żeby nie spać, no to było przeżycie niesamowite.